Żyjemy w dziwacznych czasach, naprawdę w dziwacznych czasach, kiedy to... Przejażdżka, no taka atrakcja w Parku Rozrywki, może stać się podstawą kilkuset milionowej produkcji filmowej, która ma zwojować cały świat, ma zastąpić piratów z Karaibów, ma stać się wielgachną franczyzą, przynieść miliardowe zyski i oczywiście skłonić, by te same osoby, które zapomniały o tej atrakcji w Parku Rozrywki, wróciły do Parku Rozrywki dzięki temu filmowi. Mówię oczywiście o Jungle Cruise wyprawie do dżungli czyli Disneyowej produkcji, która faktycznie ma zastąpić Piratów z Karaibów i dokładnie w ten sam sposób była troszeczkę robiona i promowana jako film, który będzie na nowo rewitalizował ten, e, tę atrakcję Disneya, która zresztą została troszeczkę zmieniona przy okazji filmu, przy okazji została na nowo otwarta i tak dalej, a sam film miał zrobić te kilka rzeczy, zarobić hajs, otworzyć nam ryneczek i jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi i być nową wersją Piratów z Karaibów. Czy jednak jak mu się to udało? Niekoniecznie. Alusion. Django Cruz gdzieś krążył po producenckich biurkach i już chyba od 2015 roku gdzieś pierwszy artykułik na ten temat widziałem, ale to nie był jeszcze, ani nie było scenariusza, był tylko pomysł, że chcemy nową franczyzę zrobić, ponieważ upada nasza franczyza dotycząca właśnie Piratów z Karaibów. Ale długo były problemy, jeżeli chodzi, nie było scenariusza, były tylko pomysły, były pewne drafty. W pewnym momencie jednak udało się przypiąć Dwayne'a The Rock Johnson'a, udało się przypiąć Emily Blunt. Produkcja ruszyła w 2018, w 2019 była praktycznie skończona, mimo problemów, mimo problemów z przepisywaniem, mimo dokrętek, ale Całość była już gotowa, i nie powinniśmy tego zakładać jako zarzutu, że o Jezu, były dokrętki, mieliśmy problemy w produkcji, mieliśmy problemy na planie. Nie, 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 ponieważ pamiętajmy, że podobne rzeczy działy się w Piratach z Karaibów dawno, dawno temu. Tyle, że wtedy mieliśmy zasterami sterami Gore, który był, miał troszeczkę więcej swobody. Bruckenheimer, daj mu trochę więcej swobody przy produkcji tej pierwszej części. Tutaj za stoi Jome Cole sera jeśli dobrze wymówiłem, Barcel z Barcelony. Reżyser, który głównie powinien być wam znane chociażby z kilku produkcji z e, Lyanem Nissonem, i właściwie tyle, i teraz pracowanie przy, e, przy Black Adamie. Ale Black Adamie dlatego, ponieważ dobrze mu się pracowało z Dwaynem The Rock Johnsonem. Zresztą to jest rzecz dosyć częsta, że The Rock, osoby, które dobrze z nim współpracują, on bierze na kolejne filmy, e, które on współprodukuje. E, tak mieliśmy chociażby także z Drapaczem Chmur, który był przecież tą podróbką troszeczkę e, szklanej pułapki. Tam też reżyser wrócił z innego filmu, z którym już współpracował. To nie Niekoniecznie znaczy, że to są dobrzy reżyserzy. To z reguły znaczy, że to są reżyserzy, którzy dobrze dogadują się z derokiem. <tryk> Sorry, Frank. Sorry, strong form. Odrzućmy jednak na chwilę producencko-reżyserskie kwestie. Przejdźmy do samej fabuły. Fabuła wygląda tak, że mamy dwójkę Londyńczyków na początku XX wieku, którzy są troszeczkę takimi poszukiwaczami skarbów, trochę badaczami, odkrywcami, wciąż w świecie, gdzie kobiety nie są mile widziane. To zresztą zrozumiałe, sam początek XX wieku i wyruszają tropem jednej z map, która ma wskazać ich do specjalnego drzewa, którego owoce, którego kwiatki są w stanie uleczyć każdą, e, każdą chorobę. I tam trafiają na skipera, którym jest właśnie Dwayne The Rock Johnson, nazywa się Frank, który jest troszeczkę takim nawet oszustem niejako, ale razem z nim wyruszają w głąb Amazonii, by odkryć te drzewo. Jednocześnie na ich tropie jest wielki, zły, niemiecki książę grany przez Jesse'ego Plemensa, którego powinniście kojarzyć, powinniście go kochać chociażby za Wieczór Gier. Genialny aktor, taki charakterystyczny, drugoplanowy, e, który... Też chce zdobyć to, ale nie dla wszystkich jako lek, ale chcę dla swojej niemieckiej rasy, żeby zdobyć i tak dalej, tak dalej. Zatem mamy oczywiście podróż w głąb Amazonii, mamy oszukiwanie się wzajemne, mamy jakiś mityczny skarb i mamy jednego złego, który podróżuje, a poznajemy jeszcze w międzyczasie mityczne postacie i oczywiście postacie z Amazonii. Nie da się uniknąć porównania do Piratów z Karaibów i ja do tego przejdę na sam koniec, troszeczkę bardziej mówiąc spoilerowo. Na razie chciałbym bezspoilerowo omówić ten film. Przez pierwsze 40 minut on ma całkiem niezłe tempo. Naprawdę uroczy, są dużo wybuchów, dużo akcji, dużo biegania. Dużo tego, co jest w my, materiałach zwiastunowych, jest dokładnie w tych 40 minutach. I w tym momencie my czujemy troszeczkę taką właśnie nową przygodę. Ponieważ non-stop uciekamy przed kimś, oszukujemy kogoś, skaczemy, wybuchamy, nurkujemy, mamy jakiś wielgachny wybuch. To wszystko sprawia, że niespecjalnie zastanawiamy się nad tą fabułą. Fabuła nie jest dla nas istotna. Głównie istotna jest Emily Blunt, która świetnie sprzedaje postać Lili I tu Rock Johnson, który póki co jest całkiem uroczy w byciu średnim. I tyle. On tutaj ma być dosyć komiczny. Jego głównym celem ma być rzutanie one-linerów, a właśnie nie one-linerów, a sucharów. Ma robić non-stop suchary. I gorszymi niż ja. Uwaga, to jest w ogóle jego cała postać, to jest właściwie suchary. I dokładnie te 40 minut właściwie do momentu, gdzie mamy takie zwolnienie. że już jesteśmy sobie na tej Amazonii i zaczynamy się Poznawać. Do tego momentu ja ten film uważam, że jest cudownie kampowy, cudownie głupi i idealnie spełnia swoją rolę. Naprawdę sprawia, że my bawimy się świetnie. Po prostu. Głównie dlatego, że to tempo jest takie wysokie, nie myślimy o fabule. Kompletnie. Fabuła jest ugh, nieistotna, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, czego szukamy, nie do końca wiemy po co i tak dalej. Ale potem zaczynamy robić elementy dodatkowe, które po pierwsze psują nam tempo filmu. Psują, bo musimy zrobić, ok, bardziej emocjonalny element. Musimy wytłumaczyć, że The Rock jednak nie jest tylko śmieszkiem, że ma pewne problemy. Musimy z Emilii zrobić tutaj, może budujemy jakąś relację romantyczną między nią a, a między Derokiem. Musimy dodać, tutaj mamy dzikich ludzi, tutaj mamy konkwistadorów, e, tutaj mamy potwory. Widzieliście w zespole, jak są potwory, jakieś ludziowęże i tak dalej. Więc te osoby w dodatku nawet dostają malutką backstory. Gdy to nagle zaczyna się. Nawarstwiać, to niestety coraz ciężej jest brać ten film tak na zasadzie: o Jezu, jaka to jest cudowna, kampowa zabawa, jaka to jest piękna głupotka. Im mniej traktujemy to jako głupotkę, tym bardziej cierpimy. Chociaż to nie jest tak, że ten film po prostu tankuje. On. Stara się utrzymać tą równowagę, czyli powaga żart, powaga żart, powaga żart. Iść bardzo schematem zresztą Piratów z Karaibów, ale także iść z schematem chociażby Jumanji, który ja uwielbiam i także jest z Derokiem, Rockiem, więc są tutaj te elementy. Tyle, że żarty, które tutaj są, szczególnie ze względu na charakter filmu, który ma być bardzo rodzinny, czyli te suchary są bardzo. Amatorskie bym powiedział i bardzo dziecinne, i relacje, i przemoc także nie może być specjalnie przesadzona. Sprawia, że no, nie czujemy tego elementu, którego może tu brakowało, czyli trochę takiego spojrzenia z boku, cynicznym okiem i powiedzenia ale to jest głupie. Czyli takiej samoświadomości całego filmu. Film zaczyna się trochę od samoświadomości i takiego prześmiania idei, właśnie takiej ride, takiej przejażdżki, takiej atrakcji turystycznej. I to jest ok, tylko że to trwa pierwsze kilka minut, a potem w ogóle do tego nie wracamy i z każdym kolejnym elementem robi się troszeczkę poważniej. A gdy chodzimy, dochodzimy do samego końca, ta powaga już nabiera pewnych sporych, sporych rozmiarów. I gdyby nie to, że Dwayne. Póki nie musi być poważny, jest super. I Emily Blunt naprawdę ratuje ten film. To jest niesamowite, z jaką ona charyzmą potrafi sprzedać naprawdę głupie teksty, durne teksty i durne zachowania. Naprawdę, bez niej prawdopodobnie ten film to po prostu by zatopił się i zamiast wycieczki do dżungli mielibyśmy wycieczkę na grób. Co ja tylko teoretycznie, żeby utrzymać tą, ten luźny ton tego filmu, mamy tutaj yy, postać graną przez Jacka Whitehalla, komika, yy, który z brytyjskiego komika, który jest całkiem znany tam, który właśnie jest bardzo powiedziałbym efemeryczny, <grywdy> bardzo powiedziałbym feministyczny yy, i dodajemy mu także jakiś tam malutki wątek, który jest cudowny w tym, jaki jest. W sensie najśmieszniejsze w tym wszystkim to, że to faktycznie tak Jack z reguły występuje. Ktoś go ogląda na BBC 4, no to to jest jego styl zachowania troszeczkę taki over the top, Flamboyant to jest słowo, które najczęściej się e, używa, ale jego żarty momentami stają się wręcz już za bardzo jednowymiarowe, i dodanie mu tego wątku staje się głupie, bo wiemy, w którą stronę to idzie, i nie bardzo nam to e, pasuje. Zatem, jeżeli miałbym sam film ocenić, nie myśląc o tym, że istnieją takie filmy jak Piraci z Karaibów, nie zastanawiając się nad ideą e, zrobienia franczyzy, to powiedziałbym, że to jest pierwsze 40 minut, które jest fajne, a potem jest coraz gorzej, i całość to będzie takie porządne 5-6 na, na, na 10, głównie dzięki e, Emily Blunt, muzyce, która. Udaje filmy z lat 20-30 przygodowe, bardzo skacze tempem, bardzo skacze motywami, ale to działa. Dla mnie przynajmniej to działa. Efektami całkiem niezłymi. A, I całkiem ładną ogólnie kolorki tak dalej. Film jest ładny, po prostu jest ładny. To, że durny do bólu, to jest inna sprawa. Tyle, że to nie jest niestety film, który powstał w próżni. I tu muszę przejść do tego porównania pomiędzy wyprawą do dżungli, a pomiędzy Piratami z Karaibów. Ponieważ niestety. Zrobiono bardzo, ale naprawdę bardzo podobny schemat, gdzie nasza postać charyzmatyczna, którą mieliśmy, Jacka Sparrowa, która ma tajemnicę w pierwszej części, dowiadujemy się pod koniec drugiego aktu, że on nie jest tym, za kogo się podaje, że ma pewną klątwę, pamiętacie? Tutaj mamy dokładnie to samo z Dwaynem Drog Johnsonem, nawet do pewnego jednego z rozwiązań, które jest bardzo podobne. Mamy to samo z osobą, która jest oceniana przez pryzmat swojej płci, a wcale. Nie, jest, nie powinna być tak e, oceniana, i tu oczywiście mamy Emily Blunt, wtedy mieliśmy Kier Knightley. Mamy e, trzeci akt, który wiąże się z tym, że nasz The rock jest związany w jakiś sposób z pewnymi złymi, którzy ich ścigają. Tam mieliśmy Jeffrey'a Rasha, tutaj mamy e, postacie Konki Skwadorów i Edgara Ramireza, który gra Agirę. E, znowu mamy także głównego innego złego, który tam w Piratach był komandorem, a tutaj jest e, postacią graną przez Jesse Plemonsa, który gra naszego e, jeszcze nie naziste, ale niemieckiego Wilhelma jakiegoś tam. Zatem, gdy zaczynasz zauważać, jak niesamowicie podobne do siebie są te dwa filmy, jeżeli chodzi o prowadzenie i odhaczanie schematów, to trochę cię to irytuje. I mnie to zdenerwowało właściwie po 40 minucie, bo przez pierwsze 40 minut bawiłem się dobrze, ponieważ. Ignorowaliśmy fabułę. Bardziej robiliśmy, biegamy, uderzamy się, robimy, śmiejemy się z tego, że jest sobie, jest sobie coś takiego jak atrakcja turystyczna i ta atrakcja jest idiotyczna. I mamy tam na przykład hipopotama, a nie ma hipopotamów w Amazonii. Wiecie, to są ładne żarty, ale gdy połączysz to idealne kopiowanie każdego schematu z Piratów z Karaibów, razem z nie najlepszą fabułą w drugim, trzecim akcie, bo dodajemy więcej mistyki, jeszcze więcej jakiś klątw, potem dodajemy jeszcze teoretycznie zmianę całego świata, ale musimy dodać ten wątek romantyczny, gdzie postacie się w sobie zakochują. Moim zdaniem nie ma ku temu żadnej podstawy, bo jeżeli jest jedna rzecz, której Dwayne The Rock Johnson niestety nie umie w tym filmie sprzedać, to jest zakochanie się, to jest bycie romantycznym facetem. Plus, ja nie wspominam, ja w ogóle nie krytykuję tego, w ogóle, chociaż powinienem, że on ma tutaj grać Hiszpana. On ma tutaj grać Hiszpana, ma nawet w pewnym perukę, ma wąsy, ma brodę i ukrywają to, że jego ciało i jego głowa kompletnie nie jest Hiszpania, ile się da. Dlatego też między innymi ciągle ma tą czapeczkę, żeby być tym skiperem. Eee, on pff, nie pasuje do jego twarzy. Jego twarz jest dwudziestodwowieczna, dwu a nie 19, czy tam 18, czy 17, ale naprawdę ignoruje to. ignoruje to, że ma grać Hiszpana, ale niestety nie sprawdza się, gdy ma sprzedać. Zakochuje się w tobie moja kochana Emily Blunt. Ja się w niej zakochuję w tym filmie. Ona jest tak przeurocza, jest tak cudowna. Każdy się prawdopodobnie w niej zakochuje, ale to nie znaczy, że ta chemia między nimi jest. Chemia między nimi jest taka, jak oni zresztą o sami opowiadali. I to moim zdaniem cudownie to obnaża, ponieważ w jednym z wywiadów, dokładnie u Stevena Colbera, Opowiedziała, że ona się czuła przy Deroku troszeczkę jak dziecko przy ojcu. No bo ona była taka malutka przy, e, przy takim wielkim chłopie. No i kurczę, ich relacja trochę taka jest, jako takiego dzieciaka przy e, ojcu, która tak mu dokazuje i tak dalej. Taka trochę chłopczyca w cudzysłowie. Zatem, jeżeli mamy tam jeszcze sprzedać relację miłosną, to o Jezu nie sprzedajemy jej, nie sprzedajemy jej kompletnie. Podsumowując, ciężko jest mi być bardzo złym na ten film, bo przeleciał całkiem miło. Mimo tego, że były dłużyzny, mimo tego, że te elementy poważne były średnie i niektóre żarty, im dalej w nas te żarty były gorsze. Ale miał te pierwsze 40 minut. Z drugiej strony, nie mogę Wam nie powiedzieć, jak wtórny i jak nieodkrywczy jest ten film. Zatem. Decyzja będzie to Was tak naprawdę, bo w ciągu ostatnich kilku lat te projekty disneyowskie takie wielgachne, jak mamy jeszcze e, Piękną Mi Bestię, e, mamy chociażby e, Emma Stone i Cruelle. Tego jest całkiem sporo do wyboru. I czasami, tak Cruella potrafiła zrobić coś nowego. A tutaj, chyba zbyt konserwatywnie i zbyt na zapobiegawczo podeszliśmy do tego projektu. Zrobiliśmy film tak bardzo, odhaczając każdy marketingowy element produkcji, że wyszła z tego. Bardziej, papka, bardziej rzecz, która nie zostanie z wami na ani tydzień, niż cokolwiek wartego uwagi, subwersyjnego, co przywróci na nowo filmy, takie właśnie, nowej przygody, albo w ogóle przygody w dżungli. Dżungla zrobiło to pięć razy lepiej. Inna sprawa, miało szansę bawić się elementami gry i PG14 i więcej żartów dorosłych, ale tutaj dostaliśmy naprawdę. Naprawdę trochę smutną wtórność. I mówię to ze smutkiem, bo, bo, bo ja broniłem chociażby Mary Poppins Returns. To nie jest super film, ale znowu Emily Blunt genialna i kilka układów świetnych. Tyle, że trochę za długie. Ale jest mi smutno. Jest mi smutno, bo wyszedłem z kina i wiedziałem już, jak ten film ocenić. Im więcej sobie poczytałem, tym gorzej mi było. A chciałem, jakimś, jakaś malutka część mnie chciała, żeby ten projekt um, zrobił świetną kacę i żeby The Rock także się w tej roli popisał. Jak kocham, uważam, że The Rock potrafi grać cudownie, charyzmatycznie. Tutaj jakby go trochę wykastrowali, jakby go trochę zahamowali. I co z tego, że te one-linery i te suchary działają, skoro całościowo wszystko kompletnie nie łączy się w całość, tylko w taką listę szczegółów, które producenci albo marketingowcy kazali reżyserowi odhaczyć. Ale co ja mogę powiedzieć? Sami wybieracie teraz, dokładnie znacie każdy element fabuły. Tyle wam powiedziałem, ile mogłem. Czekam zatem na Wasze zdanie, czy to dla Was jest hit, czy kit Disneya. Mam nadzieję, że pomogłem Wam podjąć decyzję, w którą stronę, czy idziecie, czy nie. Czekam na Wasze komentarze, jak Wam się to podobało, czy widzicie to jako średnią kopię Piratów z Karaibów, a my oczywiście zobaczymy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.